Dzień dobry. Naszym gościem jest Hubert Laszczyk, prezes zarządu Express Rent-A-Car. Porozmawiamy dzisiaj o czymś, co może zakrawać trochę na dowcip primoaprilisowy, ale od razu zaznaczam, nie jest dowcipem. Mniej więcej dwa lata temu rozmawialiśmy o tym, że w Sejmie jest projekt, czy właściwie mówi się o tym, że będzie projekt ustawy, która zmieni system karania kierowców. To miało być tak, że karani będą właściciele pojazdów, a nie ci, którzy kierują autem. Wydawało się, że sprawa upadła. Po dwóch latach wraca. Stanisław Żmijan, poseł, który zajmuje się między innymi bezpieczeństwem na drogach, taki projekt przygotowuje. No i ten projekt trafił już do Sejmu. Tak, tak, witam Państwa. To prawda, panie redaktorze. Wydawało się, że los tego dokumentu był krótki, ale niestety powrócił on. Krótki, burzliwy i bezsensowny, bo tak to wtedy przez wszystkich zostało ocenione, a teraz to wraca. Tak, to z całą pewnością. Projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie, w tej chwili jest skierowany do prac w komisji sejmowej, no i stanowi przedmiot tychże prac. My jako wypożyczalnia samochodów, jako część członek organizacji branżowych, mamy swoje zdanie na temat założeń tego projektu. Przypomnijmy naszym słuchaczom, bo może nie wszyscy są zorientowani. Chodzi o to, że do tej pory było tak i jest tak jeszcze, że jeśli jedziemy samochodem, który jest w leasingu, który jest z wypożyczalni, który jest czyjąś własnością, na przykład naszego pracodawcy, przekroczymy prędkość, czy w jakikolwiek inny sposób złamiemy prawo, odpowiadamy my. Natomiast teraz, na przykład za przekroczenie prędkości, jeśli złapie nas fotoradar, będzie odpowiadał pracodawca na przykład. Tak, dokładnie tak, właściciel pojazdu. Projekt poselski zakłada zamianę trybu mandatowego, czyli po prostu mandatu wystawianego na podstawie zdjęcia z fotoradaru, na karę administracyjną nakładaną na właściciela pojazdu. I dobrze pan redaktor na początku zaznaczył, że nie jest to żart primaaprilisowy, bo no, wydawałoby się, że można to tak odebrać, ale niestety to jest prawda. Wydaje się, że posłowie doszli do wniosku, że duże nakłady poniesione przez państwo na system fotoradarów no, nie za bardzo się zwracają, dlatego że państwo nie jest w stanie odpowiednio sprawnie te nakłady, te mandaty nakładać. Ale czy więc to nie jest trochę skróciło sobie tutaj drogę. Czy to nie jest trochę zaprzeczenie w ogóle idei stawiania fotoradarów? Bo po co one są? Po to, żeby było bezpiecznie, a idealny stan to wtedy, kiedy one nie robią zdjęć, bo nie ma komu. Dokładnie tak. A nie, że przynoszą dochód, nie zwróciły się, to podnosimy kary. Tak, wydaje mi się, że tutaj ustawodawca trochę myli funkcję fotoradarów dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa na drogach z funkcją polegającą na zarabianiu środków do budżetu. Zresztą kilka lat temu, czy chyba rok temu, była taka głośna sprawa z zaplanowaniem w budżecie wpływów z fotoradarów, tak jak każdej innej pozycji dochodów Skarbu Państwa. To wywołało duży oddźwięk w mediach i rząd się z tego wycofał finalnie. No ale pamięta pan, co się działo, jak wójtowie, tak? Gminy miały swoje fotoradary, straże gminne, które zarabiały na tym pieniądze i wreszcie rząd powiedział, nie, dość, nie będzie w ten sposób, bo nie może być tak, że gmina planuje 30% swojego dochodu z fotoradarów. I co teraz się dzieje? Dzieje się dalej, także robi to rząd. Teraz w tym projekcie jest zapis mówiący o przejęciu wszystkich fotoradarów z rąk straży gminnych i gmin przez Główną Inspekcję Transportu Drogowego. No i włączenie ich w system bezpieczeństwa państwowy, nadzorowany przez CANART, czyli to Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, co jest samo w sobie posunięciem słusznym, tylko oczywiście no, te zapisy, które idą dużo dalej w kierunku, mówię, zmiany karania osób, które popełniły wykroczenie na rzecz karania właścicieli samochodu, to jest już zupełne kuriozum. Tak, no bo tu wyjaśnijmy od razu, nie jesteśmy przeciwnikami, nikt nie jest przeciwnikiem fotoradarów i jazdy brawurowej, bo wszyscy chcemy poprawy bezpieczeństwa, tylko tu trochę stanie się być może nawet odwrotnie, tak? Ponieważ Myślę, że warto sobie uświadomić to, że mniej więcej połowa kilometrów, które przejeżdżają samochody po drogach w Polsce, to są kilometry pokonywane przez kierowców samochodów służbowych, należących do firm, nie do nich osobiście. To są osoby, które jeżdżą dużo, jeżdżą w celach zawodowych, jeżdżą szybko, też nie ukrywajmy, pewnie mają na swoim koncie dużo tych wykroczeń. W tej chwili podstawowym dla nich zagrożeniem, podstawowym dla nich tym, żeby tych wykroczeń, żeby barierą przed
popełnianiem wykroczeń, są przede wszystkim punkty karne. Tutaj tych punktów nie będzie w ogóle z samego założenia. One są po prostu likwidowane. Zagrożenie punktami jest likwidowane. Mhm. Co więcej, większość tych osób nie będzie w ogóle ponosiło żadnej kary, żadnej odpowiedzialności, ponieważ za nich zapłaci pracodawca. Jeśli mamy do czynienia z samochodem wynajętym, na przykład na 1, 2, 3 na dni, na tydzień, to możliwość nałożenia takiej kary, czy w ogóle odzyskania tych środków przez wypożyczalnię samochodów jest całkowitą iluzją. Więc mówimy tutaj o sytuacji takiej, kiedy pracownik otrzymuje samochód wynajęty z wypożyczalni i ma całkowity immunitet na wszystkie fotoradary w Polsce. Proszę mi powiedzieć, ile samochodów ma Express? 5 tysięcy. No i teraz 5 tysięcy osób, które na wasze konto mogą zbierać mandaty. Tak, teraz, dokładnie tak. Jaki to jest procent mniej więcej? Ile to jest miesięcznie średnio? Miesięcznie dostajemy 950 wezwań o udostępnienie danych osoby kierującej pojazdem. To jest oczywiście proste, bo wy te dane macie, przekazujecie, tak. I sprawa jest prosta i odzyskane są pieniądze, powiedzmy, tak. Odzyskane. No, Skarb Państwa dostaje... No, sprawca jest obciążany, tak, mandatem za wykroczenie, którego się dopuścił. No w tym przypadku to poszłoby na wasze konto i trzeba przyjąć jeszcze, że ponieważ, jak już powiedzieliśmy, bariera zostanie odebrana, tak, że przestaną się... Tego może... będzie więcej. No właśnie, będzie więcej. Tak jest. Do czego to może doprowadzić na rynku tak naprawdę? Bo to jest bardzo poważne obciążenie finansowe, z tego sobie trzeba zdać sprawę, że i leasingodawcy, i firmy, które właśnie zajmują się wypożyczeniem samochodów, stają wobec poważnego problemu finansowego. Dla nas to jest bardzo duże zagrożenie. Mandaty jednocześnie są dość mocno podnoszone w tym projekcie. Wydaje się, że średni mandat, który będzie nakładany za przekroczenie prędkości, to będzie między 750 a 1000 zł. To będą bardzo poważne sporo, kwoty. Naprawdę. Dodatkowo jest przepis taki, który mówi o tym, że jeśli w ciągu roku samochodem jednego właściciela albo też samochodami jednego właściciela, nie jest to dokładnie sprecyzowane, zostaną popełnione 4 przestępstwa czy wykroczenia drogowe i więcej, to wysokość tego mandatu jest podnoszona o 50%. Ja jestem przekonany, że Express te 4 wykroczenia otrzyma, czy samochody Expressu otrzymają w pierwszym dniu obowiązywania nowej ustawy, więc potem od razu możemy założyć, że wszystkie pozostałe będą z 50% narzutem, bo no, Express jako wypożyczalnia samochodów będzie zakwalifikowany jako wyjątkowo uporczywy pirat drogowy naruszający przepisy. A tak naprawdę no, oczywistym jest, że przepisy naruszają użytkownicy naszych samochodów. Ciężko mi w ogóle jest prognozować wysokość ewentualnych obciążeń, natomiast z całą pewnością pójdzie to w miliony rocznie. To nie będą niskie kwoty. To może doprowadzić na przykład kilka firm do upadłości, to może spowodować, że ileś osób straci pracę. Z całą pewnością. I tak dalej. To będzie oczywiście z jednej strony dla gospodarki zastrzyk finansowy w postaci wpływających pieniędzy, z drugiej strony strata pieniędzy poprzez właśnie zasiłki, poprzez restrukturyzację i tak dalej, i tak dalej. Więc warto położyć to na szali i się zastanowić, bo oprócz tego, że czynnik finansowy, to jest ten czynnik dotyczący bezpieczeństwa. Jak pan powiedział, ci ludzie, którzy w tej chwili mają ten bat nad głową w postaci punktów karnych, teraz już ich nie będą mieli. Tak, dokładnie. Ja bym tutaj nawet nie skupiał się, może wbrew trochę takim bliskim sobie interesom, nie skupiałbym się nad kwestią finansową, ale przede wszystkim nad tą kwestią bezpieczeństwa. Dla nas kwestia bezpieczeństwa ma znaczenie absolutnie kluczowe ze względu na to, że to są nasze samochody. Koszty doprowadzania ich do stanu możliwego do dalszego użytkowania w działalności gospodarczej, dalszego wypożyczania tych samochodów, no one są bardzo wysokie. Dla nas każdy wzrost szkodowości drogowej, oprócz tego, że będzie pociągał ze sobą szkody osobowe, to też są straty na mieniu. My jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby poziom bezpieczeństwa na drogach rósł, no ale no, nie możemy sobie wyobrazić tego, że my będziemy ponosili konsekwencje finansowe wykroczeń popełnianych przez naszych klientów. To jest absolutne kuriozum. A my jako społeczeństwo ponosili koszty leczenia ofiar wypadków i poszkodowanych. Dokładnie tak. Dziękuję panu bardzo za wizytę. Hubert Laszczyk, prezes zarządu Express Rent-A-Car, był naszym gościem. A my apelujemy do polityków, żeby raz jeszcze zastanowili się nad tym, co robią. Tak jest. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.